Cześć, witajcie, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym takim, na obiecuję, krótkim materiale, a na pewno przydatnym. Pokażę wam dzisiaj, no dzisiaj nagrywam to po południu 14 marca, ale opublikowane zostanie to 15 marca. Swoją drogą 15 marca to jest dzień moich urodzin, także możecie się w kalendarzu wpisać mi tam życzenia. Nie? Dobra, ale wracając do tematu. Pokażę wam dzisiaj w tym materiale funkcję kodów Spotify. Oj, przepraszam, zawibrował mi telefon, coś mi tu przyszło. Pewnie Twitter. Kodów Spotify. Bo gdyż ostatnio jak robiłem materiał około 2 miesięcy temu, może nie całych, na temat Spotify, gdzie pokazywałem tam troszkę zmiany w interfejsie, to odkryliśmy razem kody Spotify w wyszukiwarce, nie? I się zastanawialiśmy, co to jest. A jaką, bo poważnie ja o tych kodach zapomniałem. Dopiero przypomniały mi się one jakieś kilka dni temu. I postanowiłem teraz właśnie o nich przygotować materiał. Więc tylko sobie zrobię full screen. Więc najpierw, co to jest kod Spotify? Kod Spotify jest to swoje coś w rodzaju kodu QR. I to działa na takiej samej zasadzie jak kod QR. Tylko, że zaraz wam pokażę. Otwieramy sobie Spotify'a. Na moim S20. I na przykład jakaś playlista, bo te kody występują przy playlistach, podcastach, wykonawcach, albumach oraz utworach. Dosłownie wszystkich treściach. Nie? Wszystkich rodzajach treści. Także wybieramy sobie na przykład jakąś playlistę. Na przykład Night is Dance to jest moja playlista, tak, mojego autorstwa. I załóżmy, że chcemy szybko ją przekazać znajomemu, udostępnić, żeby sobie mógł ją posłuchać. No równie dobrze możemy kliknąć menu. I tu jest opcja udostępniania. I przez Messengera wysłodzinka, oczywiście. Ale jest szybszy sposób. Zwłaszcza jak macie ten twój znajomy, co chce sobie posłuchać tej listy, jest obok ciebie, albo blisko ciebie. I ma telefon, gdzie ma swojego Spotify'a, nie? Tym szybszym sposobem są właśnie kody. I teraz tak, klikamy menu. I tu. W tym menu, nad tym menu jest okładka playlisty, bądź albumu, bądź singla, bądź tego logo tego podcastu. A pod spodem jest co? Logo Spotify i takie paseczki. Mnie się za, nie, a te kody już one istnieją od samego początku chyba. Ale nigdy na ich temat się nie wypowiadałem, bo nie zwracałem uwagi nie, na nie wcale. Dopiero teraz, jakiś czas temu właśnie zauważyłem, że takie coś jest. I to jest kod Spotify, te paseczki takie. To jest podobne do kodu kreskowego. I teraz co? I teraz mamy kod i teraz jakbyś chciał to szybko przekazać do innego telefonu, to możesz zeskanować sobie kod. I teraz zabiorę na chwilę tego mojego S20. Zabieram mojego S20. Tak, mam troszkę mało miejsca, bo ten mój altus to stoi na tym biurku. Dobra, biorę drugi telefon i na drugim telefonie uruchamiamy skanowanie. Otwieramy Spotify. Normalnie, najzwyczajniej w świecie. Klikamy wyszukaj. Klikamy na pole tekstowe wyszukiwarki, żeby móc pisać. I tu jest ikona aparatu. Klikamy na to. I tu jest opisane. Kody Spotify. Wszystkie treści w Spotify mają przypisany specjalny kod do ich udostępniania. Przekierowania do określonego utworu, podcastu, wykonawcy lub playlisty. Nastąpi automatyczne pozyskanowanie kodu. Więc klikamy skanuj, zeskanuj. Pyk. Tak jak pierwszy raz uruchamiane są opcje, to zapytacie o uprawnienia do kamery, więc klikasz zezwól. Możesz tutaj sobie zaznaczyć, żeby cię nie pytało już, ale ja tego nie polecam. Klikasz zezwól. O, i masz taką ramkę, nie? W tą ramkę umieszczasz kod.
A teraz postaram się pokazać wam dwa telefony w kadrze obok siebie. Mamy. Ojejku, Androidkom to jeszcze pokazał. Klikamy w menu, żeby wywołać ten kod, wyświetlić go. I teraz co? Przykładamy tego Huawei'a, bo to jest Huawei Mate 10 lat temu po mojej mamie. To jest już mój Huawei, ale to był kiedyś mojej mamy. Przykładamy a kamerę i zawibrował. I co? I pojawiła się druga playlista. Na drugim telefonie, taka sama. Dokładnie to samo się otworzyło. Jak zresztą widzicie. Proszę bardzo. To samo możesz zrobić z konkretnym utworem. Na przykład tutaj mam ten stan od Sana. Klikasz sobie menu do góry, w prawym górnym rogu. Masz kod do utworu. Skanujemy go drugim telefonem. Bierzemy. No, nie widzieliście tego, bo... Ale zresztą słyszycie, że się utwór uruchomił, nie? Zaczynam. No, po prostu, że skanowanie zadziałało, bo się muzyka włączyła na tym Samsungu. Nie? Więc skanowanie zadziałało. Jeśli chodzi o albumy, również to działa. Wyszukamy sobie na przykład jakiś album. Oksyżyn. Proszę bardzo, ale album Oxygen, album nas interesuje, a nie utwór. Klikamy, otwieramy go. I teraz menu, tam po tutaj, tu. I mamy kod do albumu Oxygen od Żara. Więc wchodzimy znowu w wyszukiwarkę. Na drugim telefonie klikamy aparat. Też klikamy zeskanuj. Tym razem tu nas pyta, bo myśmy wyszukali na Huawei, ale to nic. Klikamy po czas korzystania z aplikacji, najlepiej tak zrobić. I skanujemy drugim telefonem. Pyk. I proszę bardzo. Przeszliśmy do albumu Żara. Dokładnie tego samego. Więc naprawdę polecam korzystać i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o mnie, w tym materiale, bo już nie będę pokazywał, bo uwierzcie, albo dobrze pokażę wam, że jeszcze jeśli chodzi o utwory konkretne, jak właśnie tylko jakąś playlistę. Tutaj masz jeszcze menu i tu możesz też generować kod do konkretnego utworu na playlistę bądź w albumie. Jeśli chodzi o wykonawcę, to wam pokazałem. Podcasty też wam pokazałem, no to i playlisty też wam pokazałem chyba, nie? A jak nie, no to już sobie sprawdźcie. Także będę z wami się żegnał. Pokażę wam jeszcze, mogę wam jeszcze pokazać pod koniec, na koniec materiału generowanie kodów na komputerze. Bo typowego skanowania na komputerze nie ma. A propos jeszcze skanowania, bo jeszcze zapomniałbym niedługo o tym, a mianowicie możesz sobie wybierać jeszcze kody ze zrzutów ekranu, na przykład, albo ze zdjęć. Możesz uruchamiać sobie skanowanie, włączasz sobie ten skaner, tych kodów Spotify i tu masz opcję wybierz zdjęcie, ze zdjęć. I uruchamia ci się galeria, wybierasz zrzut ekranu, w którym jest kod. Tyk. I proszę bardzo, no to jest akurat ten sam album, ale czekajcie, weźmiemy inny. Szukamy inny. Tyk. Mamy album Equinox otwarty. I teraz klikamy znowu wyszukiwarkę, uruchamiamy skanowanie. Wybieramy zrzut ekranu. Tym razem z albumem Oksyżyn. Proszę bardzo. Jest. Przeszliśmy do, bo wyznalazło nas życie ekranu i otworzył nam się album Oksyżyn. Nie? No i bardzo fajna sprawa. Polecam korzystać. A jeśli chodzi o generowanie kodów na komputerze, do którego teraz przechodzimy, to żeby to sobie zrobić, bo typowego skanowania kodów na komputerze nie ma.
Góry, jeszcze raz was przepraszam za ten trzask taki, ale przewrócił mi się mikrofon. Bo kurczę, ja nie mam koszyka mikrofonowego, tylko ten mikrofon stoi na takim trójnogu, a on jest ciężki. I po prostu siła, równowaga, nie? Po prostu jest taka troszkę, można łatwo przywrócić ten mikrofon, bo on jest ciężki. Dobra, ale no, trudno się mówi, nie? Materiał ciekawy, więc na pewno skorzystacie. Wracamy do tematu. Czy chodzi o skanowanie kodów Spotify na komputerze, wklejenie Spotify na komputerze, to typowego skanowania nie ma. Otwieramy klienta, mamy. Zminimalizuję sobie Spotify z tego OBS-a. Otworzyłem klienta Spotify na komputerze. Jak widzicie, wyszukiwarce nie ma. Możemy tylko pisać sobie, nie? Kody. Ale kody wyszukiwać normalnie w tekstem. Ale możemy wygenerować sobie kod. I potem na przykład sobie udostępnić go na Facebooku. Żeby ktoś sobie mógł przejść na przykład nasze stworzone przez nas playlisty, nie? Żeby to zrobić, to wchodzimy na specjalną stronę. Ale musimy najpierw pozyskać jakiś link do treści, do której chcemy wygenerować kod. Więc szukamy jakiejś treści. Na przykład do jakiegoś utworu. Rendezvous 98. Może ktoś zna. Nie będę włączał, bo nie chcę problemu z problemem autorskim. To jest akurat będzie kod do utworu, więc klikamy prawym klawiszem myszy, wybieramy udostępnij, skopiujemy to do utworu. Teraz otwieramy przeglądarkę internetową. No, przepraszam, tam mi się odzywa telefon, bo coś mi przyszło widocznie jeszcze. I wpisujemy stronę, wchodzimy na taką stronę www.spotify.codes.com. Link do tego będzie w opisie. Otwieramy taką stronę i tu wklejamy linka. Klikamy wklej. Wymazujemy ten tekst i wklejamy linka. I klikamy Get Spotify Code. I co nam się pojawiło? Pojawił nam się kod. Do tego Rendezvous 98. I teraz co my tu możemy zrobić? Zobaczcie, możemy sobie zrobić background color, możemy sobie kolor tła zmienić tego kodu. Zobaczcie, możemy się pobawić tym kolorami. Nawet niech będzie taki granatowy, ale tych kolorów możesz mieć więcej, bo tu możesz wprowadzić tak zwany kod koloru, tu, w to pole. Albo tu masz jeszcze suwak taki, nie? Gdzie możesz sobie regulować kolor. Dalej mamy bar kolor, czyli kolor samych paseczków. Czarny, biały bądź czarny. Zależy jaki kolor tła wybierzesz, nie? Żeby było widoczne. Size, tu wybierasz rozmiar. Ja polecam 640 pikseli, bo tu chodzi o rozdzielczość tego, nie? Więcej nie ustawiajcie. I format. Bo ten obrazek możesz zapisać sobie w formacie SVG. To jest dobre do udostępnienia na stronach internetowych, podobnie jak PNG i JPEG. Zwyczajniejszy JPEG. Nie? Ja wybieram sobie JPEG i tu możesz jeszcze masz trzy możliwości. Udostępnienia tego kodu na. Szkoda, że tutaj nie ma tła, jak tej okładki, nie? Ale no niestety nie ma, ta strona nie generuje okładek. Możemy sobie posta stworzyć z tym kodem na Facebooku. To jest naprawdę fajną sprawą. Oczywiście wyjdziemy. Dalej mamy możliwość udostępnienia na Twitterze. Ja Twittera mam, więc mi się otworzyło. Proszę bardzo. I udostępnienia tego kodu mamy jeszcze możliwość na Reddicie. Ale ja konta na Reddicie nie posiadam, więc się nie wypowiem. I ostatnia, czwarta możliwość to po prostu pobranie na dysk komputera. Mamy opcję zapis jako, możemy sobie zapisać na pulpicie.
pulpit. I zapiszemy. Ja tu się już bawiłem kiedyś tą opcją, dlatego mam więcej tych kodów, ale na niebieski wybrałem, więc to jest to. I po prostu możesz wyświetlić ten kod albo na telewizorze, albo na telefonie, na jakiejś, nie wiem, na komputerze, udostępnić na tym Instagramie, no dosłownie wszędzie, gdzie się da obrazek wsadzić. Dzięki temu po prostu ktoś sobie może to otworzyć, wyświetlić. Teraz wziąć telefon, niestety nie widzicie tego i nie będziecie widzieli, bo ja mam telefon w ręku. Ale mogę wziąć teraz tryk, skanowanie, przykładam do monitora i pyk, otworzył mi się album Rendezvous. Zresztą jak słyszycie, utwór. No, bo zeskanowałem kod i mi się automatycznie uruchomił Rendezvous. Od zara. Zresztą swoją drogą, czy pamiętacie ten kawałek? Ja pamiętam, jak ja byłem mały, chodziłem do przedszkola, to w radiu to grali, w RMF FM kiedyś to grali, kurde. Szkoda, że takiej muzyki teraz już nie robią. To taka muzyka powinna jeszcze być. Obecna muzyka elektroniczna to jest taka... taka inna jest, nie? Mi się ten kawałek podoba, ten Rendezvous. Ogólnie starsze kawałki mi się podobają, a takie, tego typu właśnie. Takie melodyjne, to jest tak zwany trans. To nie jest elektroniczne, tylko to jest trans. A jeszcze wam opowiem taką ciekawostkę odnośnie tego utworu. Gdyż Rendezvous 98 od Zombie Shooter jest czym? Hymnem World Cup 98 od FIFA. FIFA World Cup 98. To jest hymn tego Mistrzostwa Świata od FIFA, nie? World Cup. Jak siedzicie w sporcie, to na pewno o tym wiecie, o tym mówię, nie? No, my w sporcie to już bardzo nie siedzę, więc, ale wiem, o co to jest, więc... Dobra, to będę się teraz z wami naprawdę żegnał. Do zobaczenia. Piszcie, czy znacie funkcję kodów, czy korzystacie z kodów. Jeszcze raz przepraszam za ten trzask mikrofonu. Może nie będzie on taki przegłośny. Jak tak, to ja go wytnę i będzie w porządku. Także do zobaczenia. Cześć. Opowiem wam kawał jeszcze na koniec, bo mi się przypomniał. Pewnych dwóch kolegów ze szkoły, z klasy, rozmawiało sobie ze sprawdzianem. I mówił, jeden mówi do drugiego. Słuchaj, powtarzałeś się dzisiaj w domu, bo dzisiaj mamy sprawdzian z matematyki. Oczywiście, że powtarzałem. A co takiego powtarzałeś, bo przypominam, że mamy matematykę. Żebyś się nie pomylił. A on mówi, a drugi mówi, powtarzałem to. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. I tak w kółko cały czas, nie? A ja teraz powtarzam. Cześć, zasubskrybuj po więcej, zasubskrybuj po więcej, zasubskrybuj po więcej. I się żegnam z wami. Cześć, cześć, cześć.